wasza wychowawczyni. Już tylko magia może wam pomóc, skoro inne środki zarobi. Matura budzi postrach, ale nie we wszystkich. Mówi się, nie taki diabeł straszny, jak go malują. A skoro to diabeł, zobaczymy, jak dla aniołeczki go pokonacie. W tych kulach czarodziejskich mamy zapisany wasz los, który wyczytałyśmy z gwiazd. Słuchajcie uważnie, to może być ostatnia deska ratunku, bo na naukę za dużo czasu nie pozostało. Maja, podejdź do mnie, dziecko. Bliźnięta, no cóż, kształci ci się jakiś sobowtór czy brat bliźniak lub chociaż super na matematykę. Bliźnięta na szczęście cechują dwoistość, więc istnieje szansa, że z humanistki na maturze z matematyki staniesz się umysłem ścisłym. Pamiętaj, żeby przed wejściem na salę egzaminacyjną splunąć 3 razy za lewe ramię. Warto zaryzykować, choć może obejrzeć za to szczotką odwania Ewelina. Uwaga. Wszystkie czasy z gramatyki angielskiej położyłaś na jednej szali? Przeraża cię prezes Zimbabwe list formalny? Wyluzuj! We wszystkim trzeba mieć umiar. Nie wpływaj po nocach. Wstań w dniu egzaminu prawą nogą. Lewą warto sobie przywiązać do kaloryfera. Pamiętaj, że prawą masz wejść do sali egzaminacyjnej. Będzie dobrze. Magda, zbliż się do naszej wyroczni, Raczku. Pamiętaj, żeby nie wchodzić do sali egzaminacyjnej rakiem, choć to leży w twojej zwykłej naturze. Możesz być pewna sukcesu z każdego przedmiotu, pod warunkiem, że ubierzesz czerwoną chorobową bieliznę, tę samą, co miałaś na studniówce. Koniecznie. Gwiazdy mówią, że możesz nią także przynieść szczęście męskiej części swojej klasy. Chłopcy, zobaczywszy choćby kawałeczek czerwonej podwiązki, na pewno zapomną o stresie egzaminacyjnym. Krysia, też tak? Tak wyszło. Ale nie można o tobie powiedzieć rak nieborak. Czarodziejska kula mówi, że zdobycie giwontu przed maturą gwarantuje osiągnięcie szczytu swoich możliwości na egzaminie. Zakopane trochę daleko, więc alternatywnym rozwiązaniem jest zdobycie ostatniego piętra w najwyższym budynku twojej miejscowości. Nie pozostaje ci nic innego, jak wspiąć się na wieżę telewizyjną w górze. Powodzenia! Zakopać właśnie jeszcze na Asia. Strzelec. Możesz ustrzelić dobry wynik na maturze, ale wiadomo, że bywasz czasem rozkojarzona. Zapamiętaj, że pod żadnym pozorem nie wolno wracać w dniu egzaminu do domu. Gdy się czegoś zapomniało, a jak już wrócisz, to koniecznie usiądź. Nie siedź za długo, bo się spóźnisz. A czeka cię dłuższa droga niż zwykle, gdyż trzeba omijać czające się zarogiem zakonnice. Wiadomo wszystkim, że tego dnia niemożliwe staje się możliwe. Więc i w Rzędzicy można je spotkać. Podobno przynoszą większego pycha niż czarne koty. Strzeżcie ich. Bartek Jabłoński. Koziorowy. Tobie gwiazdy podpowiadają sposób powtarzania materiału przed maturą. Wiadomo, że różne zmysły pomagają przy zdobywaniu wiedzy, oprócz wzroku i słuchu, przydatny jest także dotyk. W magiczny sposób wiadomości z biologii docierają przez różne organy. Jeśli w noc poprzedzającą egzamin śpi się na książkach, nie wiadomo, czy w ten sposób się wyśpisz, ale potrzebne informacje mogą dotrzeć pod poduszki, tam, gdzie powinny. Patrycja Jabłońska. Też koziorożec? No proszę, proszę, za zwierzę znaków i nazwisk. Dla ciebie, kochaniutka, jest ważna wskazówka. Omijaj fryzjera bijesz kminkiem. Bo we włosach, a nie jak błędnie przypuszczano,
w głowie jest moc i wiedza, która przyda się na maturze. Mam nadzieję, że wiesz już, z czym wiąże się obcięcie włosów. W Polanowie, co drugim budynku, jest zakład fryzjerski, więc żeby ci diabeł nie pokusił tam wejść, pamiętaj. Otóż nasze angielskie koleżanki po fachu przestrzegają się zbytnim dbaniem o higienę w dniu egzaminu. Anglicy wierzą, że sukces na maturze jest zagrożony, jeżeli będą się przed nią kąpać. Strach pomyśleć, jak wszyscy Wami biorą sobie do serca ten przesąd. Ale jeśli ty jedna weźmiesz później dzień wcześniej, komisja powinna wytrzymać, a sukces gwarantowany. Patrycja Kłakowska. Trzeci rok się nam przytrafił. Dla ciebie sięgnęłyśmy po czarną magię za naszą wschodnią granicę. W niezawodny sposób sprytnych Rosjanek mówi o szczęśliwej monecie w bucie. Pamiętaj, że musi to być złota moneta i trzeba ją włożyć pod piętę w lewy but. To nieważne, że wchodząc na egzamin będziesz lekko kuśtykała. Z egzaminu na pewno wybiegniesz szczęśliwa. Maciek. Baran. O barany to się w ogóle martwić nie trzeba. One po prostu biorą wiedzę na rogi i rzucają u stóp komisji. Nie wierzą w przesądy, zabobony. Więc Maćku, wbrew temu, co się mówi w Polsce o czarnych kotach, możesz przed wyjściem na egzamin nawet pogłaskać takie zwierzątko, gdyż i tak ci nic nie grozi. Gdyby jednak ogarnęły cię wątpliwości, to wiedz, iż wam nie twierdzą, że czarny kot przynosi szczęście. Tobie też przyniesie. Mateusz Ryk. Cóż nasza magiczna kula ma do powiedzenia panów i znaku panny? Magiczna kula przypomina same dobre rzeczy. Masz właściwie tylko jedno zadanie do wykonania. Na egzaminie maturalnym musisz pojawić się w garniturze, który miałeś na studniówce. Jest pewne, że pozytywna energia zgromadzona podczas zabawy studniówkowej wspomoże jego właściciela. Podczas tańców z profesorkami wiedza też została ci przekazana. Tak więc można powiedzieć, że świadectwo maturalne masz już w kieszeni, ale na razie nie sprawdzaj zawartości. Mateusz Skowron. Czyli Mateusz Skowron. Gwiazdy mówią, że masz dużą odległość z domu do sali egzaminacyjnej. Musisz więc pamiętać o kilku zasadach, by pokonać tę drogę właściwie. Maturzysta musi poruszać się jak komandos po przeszkoleniu w drobie. Uwaga na porozstawiane wszędzie podstępne drabiny i rusztowania, które tylko czekają, aby pod nimi przejść. Nie rób tego pod żadnym pozorem. Refleks i szybki wzrost w tył będzie niezbędny, gdy spotkasz babę z pustymi wiatrami. Musisz rozglądać się za kominiarzem lub facetem w okularach. Choć to ostatnie może być trochę aktywne. No cóż, w szczęściu czasem warto pomóc. Paweł. Czyli kolejny bardzo ważny panie. Masz szczególne względy. Czarna magia nad tobą czuwa, bo czuwa nad tobą moja czarodziejska moc. Możesz liczyć codziennie przed egzaminem na słodkiego kopniaka na szczęście, słodkiego całusa na drogę. I ponieważ warto mieć coś pożyczonego, to pożyczę dla ciebie odpoloński czarodziejski długopis, który wyraźnie i bez błędów napisze twoją maturę z polskiego. Będzie spoko. Jesteś spod znaków, który zakładasz, że ty lubisz być panem w sytuacji.
W związku z tym gwiazdy proponują w magiczny sposób zapewnienia sobie szczęścia, ale tylko dla wyjątkowo odważnych lub wyjątkowo zdesperowanych. Legendy głoszą, że śmiałek, któremu uda się dotknąć pani dyrektor, nie musi umieć praktycznie niczego. Moc tego wyczynu jest tak wielka, że maturę masz właściwie w kieszeni. Do wykonania tego zadania możesz użyć techniki nadczajonego dwa, dotknąć kolan pani dyrektor. Zaskoczenia, możesz również prosić o pozwolenie na dotknięcie. Jesteś urodzonym ryzykantem, więc wybór należy do ciebie. Bartek, pomożesz nam na maturze. Dałoby. I tu już sesje, nasze tegoroczne maturalne horoskopy i przypowiednie. Nie dziękujcie, bo to przynosi pecha. Nie przyjmujemy skarg, wniosków i zażaleń. Jeśli się nie spełnią, nikt nie zna prawdziwych wyroków boskich. Zakończymy więc po Bożemu. Niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba.